Witam wszystkich serdecznie oraz kolejny na moim kanale wasz zajebiste ciało Pimpel z tej strony. Kłaniam się nisko, po same kapisko. Yo, tak to wygląda. Ogólnie planowałem robić materiały co dwa dni, ale przez to, jak widzę, co się dzieje pod moimi materiałami i że tak powiem, wy jesteście bardzo aktywni, no to chyba byłoby głupio z mojej strony samemu nie być aktywnym, no. Chyba wiecie, o co chodzi. A więc, zapowiadałem materiał o połączeniu w Call of Duty Modern Warfare, a bardziej dokładnie o tym, że zaprezentuję wam to, co Battle Nonsense, że tak powiem, wytestował. Battle Nonsense, dla tych, co nie wiedzą, jest to osoba, która testuje praktycznie wszystkie gry online pod względem połączenia. Jest to gość, który studiował, że tak powiem, informatykę i tego typu rzeczy. Jeżeli ktoś na tego typu rzeczach się zna, to jest to zdecydowanie Battle Nonsense. Dokładnie, i on robi te testy co roku w każdym jednym kodzie, też w każdym jednym Battlefieldzie, w Fortnite, PUBG i we wszystkich grach testuje i tak dalej itp. itd. Materiał o samym kodzie w sobie będziecie mieli w opisie i też jeżeli inne gry was interesują, to sobie wtedy po prostu u niego na kanale te materiały pooglądajcie. I mówię, jeżeli ktoś ma pojęcie o tym, co mówi, to jest to on. Dlatego ja też do tej pory starałem się w miarę z tyłu trzymać, jeżeli chodzi o moje oceny o połączeniu. Widziałem to, co pokazuje mi moja NetDuma, tak, ja mam tutaj dwie różne nawet NetDuma. Mam jeszcze starą R1 i mam NetDumę XR500, która idzie lub chodzi na Duma OS. Jest to bardzo ważna informacja dla niektórych, ponieważ przykładowo Duma OS, cały ten soft, obojętnie w której wersji, nie wykrywa wszystkich serwerów już. To jest teraz w międzyczasie trzeci rok z rzędu. Przykładowo serwer w Warszawie na Duma OS od samego początku nie jest widoczny. Żeby zobaczyć, że w ogóle istnieje takie coś jak serwer w Warszawie, trzeba sobie odpalić starą NetDumę, czyli NetDumę R1, na starym jeszcze softcie. I tam wszystko widać. Tak samo jak przykładowo teraz, to co Battle Nonsense też wspominał w materiale, lub nie, to wspominał bodajże Exclusive Ace, że razem z Driftorem nie widzieli na NetDumie graczy, z którymi grają. Jo, na Duma OS tego nie widać, na starej NetDumie ze starym softem, prawdziwym, oryginalnym, wszystko jeszcze widać, wszystko jeszcze funkcjonuje i tam też widać 1/3 więcej serwerów niż właśnie na Duma OS. To dla tych, którzy być może mają NetDumę i się dziwią, dlaczego niektórych rzeczy nie widać. Mówię, to już jest trzeci rok z rzędu, gdzie przykładowo Warszawy nie widać i kilku jeszcze innych bardzo wielkich miast. Warszawa to nie jest akurat jedyny wyjątek. Dokładnie, więc ja patrzyłem, co u mnie NetDuma pokazuje i tak dalej, itp. itd. Już powiedziałem też dość wcześnie, na jednym z dość wczesnych streamów, czy nawet materiałów z Modern Warfare, że z tego, co ja widzę, nawet na Facebooku postawałem, tickrate jest very, very sexy, cały czas u mnie skakało między 62, a nawet 120, ale to było na samym początku. Teraz już to bardzo stabilne jest, że tak powiem, koło 60 paru. I tak samo do tego doszedł też Battle Nonsense. A więc, w szczelaninie 2x2, czyli tryb 60 2 Hz tickrate, tak jak być powinno, tak jak to już mamy od czasów Black Opsa 4. W dominacji 6x6 również 62 Hz, w dominacji 20x20 również 62 Hz. Tutaj o Team Deathmatchu 20x20 czy cokolwiek nie trzeba mówić, bo jest to tylko tak reprezentatywnie, że tak powiem, tak? Po prostu w 2x2 trybach, 6x6 trybach, 20x20, wszędzie 60 lub są 62 Hz tickrate do serwera. Bardzo, bardzo dobra nowina, przede wszystkim dla osób, które grają na konsoli, czyli dosłownie każda jedna klatka, którą macie na ekranie, już to kiedyś tłumaczyłem, dosłownie jest też wysyłana, że tak powiem, do serwera i z powrotem. Jednak, za czasów bety, Battle Nonsense już test robił całego tego Modern Warfare i w becie wyszło to, delikatnie to nazywając, tragicznie. Beta Modern Warfare, kod sieciowy w becie Modern Warfare był gorszy niż w becie Black Opsa 4 jako przykład, tak? Biorę tego ostatniego koda, po prostu jako przykład. I wyglądało to strasznie. I ja też mówiłem, dlatego mówię, to jest to miejsce, w którym ja się myliłem, zapowiadałem już to, że muszę się przeprosić w jednym punkcie i muszę stać, że tak powiem, facetem i się przyznawać do swoich błędów. Ja miałem cały czas wrażenie, że nic z kodem sieciowym się nie zmieniło w pełnej wersji i w tym punkcie byłem zdecydowanie w błędzie. Jeżeli chodzi o opóźnienia typu jak mocno jest damage opóźniony, jak mocno jest, są strzały opóźnione, movement i tak dalej, itp. itd. z różnych perspektyw na serwerze, skrócili to praktycznie o połowę. Skrócili to praktycznie o połowę w becie, przykładowo jeżeli chodzi o same odbieranie damage'u, było 100 milisekund mniej więcej, średnio tak jakby tak opóźnienia, w pełnej wersji jest to tylko
50. Wielu osobom nic o nie będzie mówić, do tego ważna informacja jest, to jest mniej więcej dwa razy tyle, ile wam gra pokazuje pingu, czyli jeżeli macie gdzieś tak między 25 a 30 milisekundami w grze, to gdzieś koło 50 milisekund jest opóźnienia jeszcze, że tak powiem, z powrotem w otrzymaniu tego damage'u. I jest to na równi z grami jak przykładowo CSGO, Overwatch, Fortnite i nawet 30 milisekund lepiej niż przykładowo Battlefield 5. No offense w tym punkcie, po prostu tak wyglądają testy. Więc jeżeli chodzi o poprawę kodu sieciowego między betą a pełną wersją Modern Warfare, zdecydowanie coś zrobili, zdecydowanie coś się zmieniło i to zdecydowanie na pozytywne, bo mówię, praktycznie skrócili wszystkie opóźnienia w grze, jakie tylko skrócić mogli. I tutaj naprawdę ja wam te kilka grafik pokażę od Battle Nonsense, ale mówię, cały materiał musicie sobie tak czy inaczej obejrzeć u niego na kanale, ja tu nie będę jakoś wielkich wycinków od niego kradł, na tym to nie ma polegać, macie link, wejdźcie sobie, obejrzyjcie sobie to w całości. W każdym razie mówię, dosłownie wszystkie liczby skrócone o połowę. I nawet minimalnie, są to procenty dosłownie, ale minimalnie lepiej nawet wygląda tutaj, jeżeli chodzi o pingi, opóźnienia i tak dalej, itp. itd., niż King of the Hill do tej pory Black Ops 4. Jeżeli chodzi o wszystkie, że tak powiem, Call of Duty w historii, to w Black Ops 4 do teraz miał, że tak powiem, numer 1, jeżeli chodzi o połączenie, jeżeli chodzi o jakość wykonania kodu sieciowego w grze. I tutaj Modern Warfare, mimo że nie chciało mi się w to wierzyć, ale mówię, Battle Nonsense jest osobą, która jest w tym kierunku o wiele bardziej wykształcona niż ja i muszę mu w to ufać po prostu. Nie jestem w stanie tego tak dobrze wytestować jak on. I on jeszcze też zresztą nigdy się nie mylił, odkąd robi on swój kanał, to już jest wiele, wiele lat, nikt nie dał rady mu udowodnić przeciwieństwa, więc chyba wie, co mówi. Więc fakt jest taki, kod sieciowy w porównaniu do bety poprawili i to praktycznie dwa razy. Jednak nie wszystko jest tak pięknie, jak, że tak powiem, do tej pory wyglądało, ponieważ przejdźmy dalej, tryb Grand War, czyli wojna naziemna 32 na 32. Tutaj już sytuacja wygląda inaczej, zamiast 60 Hz mamy tylko 22 Hz i opóźnienia mamy polepszone co prawda w porównaniu do bety, ale jednak dalej są one dość wysokie i to bardzo wysokie. Mówię, te opóźnienia jeszcze nie aż takim problemem jak ten sam T-Grade i tak dalej, 22 Hz na trybie wojny, więc na trybie wojny o wiele częściej będziecie mieli jakieś dziwne sytuacje, że giniecie za rogiem czy cokolwiek i tak dalej itp. itd. Mimo to minimalnie znowu o kilka procent lepiej nawet niż w Blackoutcie w Black Opsie 4. Blackout, tak samo jak tryb wojny tutaj w Modern Warfare, to są tryby, które po prostu widocznie nie są aż tak ważne, mimo że tak to wyglądało, że tak ważne jest to dla Activision, żeby ten Battle Royale w Black Opsie 4 był pushowany, to tak czy inaczej cały czas zostało tylko 1/3, że tak powiem, poweru, jeżeli chodzi o połączenie. I tutaj Grand War wygląda tak samo. Dostaje tak jakby tylko 1/3, że tak powiem, połączenia w porównaniu do zwykłego multika. To jest ta średnia wiadomość. Przechodzimy teraz do tych gorszych wiadomości i kilka niestety ich jest. Prywaty. Prywaty niestety dalej są na hostach, prywaty nie lecą przez serwery, czyli to, co już mieliśmy we wszystkich poprzednich latach też w Call of Duty, tutaj Modern Warfare nie jest żadnym wyjątkiem. Co jest wyjątkiem, lub już nie wyjątkiem, ale jeszcze bardziej negatywne, to prywaty lecą tylko na 12 Hz. To jest mało i na prywatach będziecie sobie grając tak, że tak powiem, for fun, mieli dużo, dużo dziwnych sytuacji. I przykładowo, jeżeli lubicie sobie często, gęsto robić tak, jak my to robiliśmy za czasów Black Ops 4, prywaty i grać sobie na snajperki przeciwko sobie, to host zawsze będzie miał, że tak powiem, większe szanse. A czym są dosłownie hosty, czym są dedykowane serwery? Host, tak jak ja to nazywam, też nie jest w 100% poprawnie, ale wiem, że większość ludzi to tak nazywa, więc chcę, żeby każdy też zrozumiał, o czym mówię. To są serwery nasłuchiwane, tak? Tak to się poprawnie nazywa, bo host to też serwer. Nawet dedykowany serwer jest w pewnym sensie hostem, więc mówienie o hostach nie jest całkowicie poprawnie, ale większość ludzi chyba tak to przyjęła do świadomości i dlatego też samemu nazywam to hostem. Więc prywaty na 12 Hz. I teraz mogłoby się wydawać, okej, dobra, kogo prywaty interesują? I okej, to skoro połączenie jest tak dobre, skoro mamy te 62 Hz, skoro opóźnienia są naprawdę bardzo, bardzo dobre, jeżeli chodzi o wyniki, to dlaczego tak dziwnie gra się w tym kodzie i często gęsto się ginie tak jakby na jednego hita?
Jest kilka rzeczy, które mogą być problemem. Jednym z pierwszych problemów, i to jest coś, co jak tworzyłem to moją, że tak powiem, słynną czarną listę rzeczy, których boję się w tym Call of Duty, wspominałem, czego mi jeszcze brakuje, żeby ta lista już była praktycznie konkretna i pełna z wszystkich ostatnich 11 lat z wyciągania tych najgorszych rzeczy z poszczególnych Call of Duty, to dwie rzeczy rzuciłem w powietrze, to jest Leg Compensation z Black Opsa 2 i Commando Pro. Jeżeli chodzi o Commando Pro, to go jeszcze nie mamy, ale Leg Compensation niestety wygląda na w miarę solidne, że tak to nazwę, i co jest jeszcze gorsze w tym wszystkim, faworyzuje zdecydowanie osoby ze słabszym połączeniem. A co to oznacza? To oznacza, jeżeli my teraz jesteśmy, powiedzmy, osobą A i mamy w chwili obecnej 20 milisekund do serwera, very dobre połączenie, że tak powiem, wszystko u nas jest nieźle ogarnięte, światłowody, to, tamto, otwarte porty, po prostu nasze połączenie jest tip-top, że tak powiem, tak, po prostu najlepiej skonfigurowane jak może być, i trafiamy na serwerze z osobą, która ma przykładowo pingu 120 albo 80. Ta osoba z tym gorszym pingiem jest faworyzowana przez silnik tej gry. Przez Leg Compensation, że tak powiem. My będziemy karani za to, że mamy lepsze połączenie. Jak głupio by to nie brzmiało. Takie coś było już też w Black Opsie 2, dlatego wszystkim osobom, które mają lub mieli wtedy w miarę słabe internety, im się grało wyśmienicie. Osoby, które właśnie siedziały na światłowodach, to nie rozumiały świata, dlaczego się tak gra czasami, jak się gra. To jest to. I od osób z wysokim pingiem często gęsto będziecie ginąć, wbiegając za ścianę, czy cokolwiek i tak dalej, itp., itd. Mimo, że kod sieciowy poprawili bardzo, bardzo dobrze, tutaj dalej jest zdecydowanie problem i będzie powodować to wiele sytuacji. Do tego jeszcze dochodzi ten błąd perspektywy, który już wspominaliśmy w innym materiale. Czyli nie dość, że tak czy inaczej ta osoba z gorszym pingiem będzie faworyzowana, to jeszcze możemy akurat być do tego w tej sytuacji, gdzie on już nas widzi, a my go jeszcze nie, bo tak głupio perspektywa jest zrobiona w tej grze, że nie raz, nie dwa, nie trzy możecie mieć tą sytuację w grze, że będziecie czuli się po prostu, że tak powiem, lekko wyruchani. Że byliście zdania, okej, ja go jeszcze nie widziałem, jakim cudem on nie widział. To są między innymi te powody. To niestety nie jest ostatnia zła wiadomość. Jest jeszcze jedna wiadomość i nie chciało mi się w to wierzyć i chcę do tego też coś skomentować, bo do końca dalej mi się nie chce w to wierzyć. Wątpię, żeby Infinity Ward aż na tyle oszaleli, że tak powiem, tam u siebie w studiu. Wygląda na to, lub przynajmniej według Battle Nonsense, on doszedł do tego, że nie wszystkie gry na publiku są na serwerach. Byłby to olbrzymi krok do tyłu, jeżeli chodzi o Call of Duty, bo już od kilku lat gramy tylko i wyłącznie na dedykowanych serwerach i tak, my nie mamy w Call of Duty wyszukiwarki serwerów, to ale nie ma nic ani co znaczenia, czy gramy na dedykowanych serwerach, czy nie. Wyszukiwarka serwerów to jest jedno, a dedykowane serwery to jest drugie. To jedno z drugim ma mało do czynienia. W każdym bądź razie wygląda na to, że można trafiać na publiku na mecze, które są hostowane. I tutaj jedną rzecz, którą muszę napomnieć, bo jednak gram w to 12 lat i zajmuję się tym, że tak powiem, i połączeniem, i wszystkim co roku, więc już tą trochę historię, że tak powiem, znam każdego jednego koda po kolei. Battle Nonsense rzuca sobie takie zdanie, żeby być fair, to wszystkie kody do tej pory miały hybrydowy system. To nie jest prawda. Przykładowo teraz biorąc Black Opsa 4, istniała możliwość grania na hostach, ale tylko i wyłącznie, jeśli a, serwery były wyłączone, o czym zawsze Treyarch informował na Twitterze, zawsze, jeżeli przykładowo w jakiś weekend robili coś ze serwerami i je wyłączali, to wtedy w ten weekend grało się na hostach, ale mówię, o tym uprzedzał producent, lub jeśli w danym rejonie po prostu żadnego serwera nie było, czyli ktoś gdzieś mieszkał bardzo na południu, wschodnim, nie wiem, Indonezji, albo na jakimś wybrzeżu Kości Słoniowej, to tam było, że tak powiem, ten system hostów. I to już w jednym z ostatnich materiałów też tłumaczyłem. To jest normalna rzecz w Call of Duty. W Call of Duty jest ta rzecz, jeżeli kiedykolwiek, i tak w każdym kodzie, dlatego do dzisiaj wszystkie kody funkcjonują. Jak wyłączają serwery, bo część już jest 2, 3, 4, 5 lat stara, to mimo to w te kody dalej można grać. Nie jest tak jak w niektórych innych grach, gdzie serwery są wyłączane i wtedy już multika nie odpalisz, tylko w kodzie dalej możesz grać, tylko po prostu na hostach. Bo zawsze w tym momencie, kiedy są serwery wyłączone, automatycznie wchodzi ten system hostowania. I tak to funkcjonowało przykładowo w Black Opsie 4, nie tylko w Black Opsie 4, WW2 tak samo, żeby nie było.
I nie wiem, czy tutaj to z tymi hostami w Modern Warfare też przypadkiem nie jest dosłownie tym przypadkiem. Nie wiem, kto wysłał mu te screeny, kto wysłał mu te nagrania, ale być może właśnie ktoś gdzieś z jakiegoś rejonu, gdzie serwera nie ma, być może ktoś, kto specjalnie przykładowo na swojej NetDoomie ustawił blokadę hostów gdzieś na jakiś rejon, gdzie serweru nie ma, wtedy idzie wymusić system hostowy w Call of Duty. To nie jest niczym nowym. Tego nie wiem. W każdym razie ja zwracałem na to uwagę, tym bardziej, że jeszcze nawet Battle Nonsense powiedział w swoim materiale, jak można zwracać na to uwagę, czy gra się na hoście, czy serwerze, bo NetDooma niestety, przede wszystkim Duma OS wykrywa bardzo źle. Przykładowo, jeżeli połączy nas do serwera w Warszawie, Duma OS nie wie, co z tą informacją zrobić i zawsze pokazuje, że gra się na hoście Hoopla.net. Za każdym jednym razem, i to już trzeci rok z rzędu, jak się połączysz do serwera w Warszawie, to pokazuje po prostu, że grasz, że tak powiem, na hoście. Nie jest to dedykowany serwer według Duma OS i zawsze hoopla.net.blablabla. I wtedy wiesz, okej, okay, jestem w Warszawie. To jest to. I mówię, nie wiem, nie mam tego jak potwierdzić. Ja zwracam na to cały czas uwagę, odkąd obejrzałem ten materiał pierwszy raz z Battle Nonsense. I mówi, że widać to, kto jest hostem w grze, jeżeli się spotyka osobę, która ma przykład 7 lub 8 milisekund pingu. Tak, bo to jest ta jedna milisekunda bycia hostem plus tam 7 milisekund lub 6 milisekund samego silnika, że tak powiem, w sobie i to wychodzi 7-8 milisekund. Nie miałem jeszcze ani jednego przypadku. Ani jednego przypadku nie miałem, żeby ktoś u mnie w lobby miał 7 lub 8 milisekund. W bety oczywiście tu nie liczymy, ale w becie też całkowicie ten pokaz, że tak powiem, pingu był zepsuty. Jedną kolejną rzecz, którą mogę powiedzieć, z którą w 100% się zgadzam z Battle Nonsense, zresztą jak w 99,9% jego materiałów, to jest to, że Call of Duty coś wymyśliło w tym roku i blokują pingowanie ich serwerów, przynajmniej niektórych. Ja planowałem na ten materiał nagrać wam, że tak powiem, perspektywę, co pokazuje mi NetDooma, razem z tym, co gra wykrywa jako ping, żebyście mieli porównanie i znowu dowód na to, jak co roku zresztą to robię, żebyście wiedzieli, że to, co w grze pokazuje, nie zawsze jest prawdziwe według tego, co do serwera mamy, jakie pingi. Niestety, w wielu grach po prostu pingu nie widzę. Widzę, jak jest tick rate, ale pingu nie widzę. Duma OS po prostu nie dostaje odpowiedzi od serwera. Tutaj coś Infinity Ward wymyśliło znowu. I tutaj znowu stawia się dla mnie kolejne pytanie, po co? Po co Infinity Ward blokować takiego typu rzeczy, żeby ludzie mogli obserwować, jakie mają opóźnienia, z kim ich łączy w grach? Po co takie coś blokować, jeżeli się nie ma nic do ukrycia? Wiecie, o co mi chodzi? To tak śmierdzi aż. Bo we wszystkich kodach do tej pory, we w ostatnich 15 częściach, takie rzeczy w ogóle nie były blokowane. Każdy, kto miał NetDoomę, mógł sobie wszystko samemu sprawdzać, a teraz zaczynają znowu coś kombinować. W każdym razie, krótko, że tak powiem, to wszystko podsumowując, bo dużo powiedziałem znowu wiele więcej niż chciałem. Na normalnym publiku gramy w 99% na serwerach dedykowanych na 62 Hz tick rate, czyli very, very sexy. Kod sieciowy został zdecydowanie poprawiony w porównaniu do bety. Jednak jest to podejrzenie, że czasami możemy trafić na grę, która jest na hoście, a nie serwerze. Tutaj was bym prosił na zwracanie uwagi na to, czy macie od czasu do czasu osoby w lobby, które mają 7 lub 8 milisekund pingu. Powiedzmy po prostu wszystko poniżej 10. W trybie wojny niestety mamy 22 Hz, tylko na prywatach mamy 12 Hz, czyli jakieś zawody Call of Duty przez internet. Lepiej robić już czyste lany. Niestety lag compensation wygląda na dość mocne i tym bardziej negatywna to jest informacja z tego powodu, że faworyzuje osoby ze słabym połączeniem, czyli odpalamy torrenty, krótko mówiąc. I to by było na tyle. Mówię, najważniejszą z tego informacją jest to, że poprawili przynajmniej ten kod sieciowy, czyli coś nad tym pracowali. Mówię, pingi porównywalne do CSGO, Overwatch, Fortnite i tak dalej. Więcej oczekiwać nie można. Nie ma gier, które mają lepsze timingi, jeżeli chodzi o opóźnienia, niż te gry właśnie, tak? Jeżeli Call of Duty należy, że tak powiem, do tej rodziny, tak samo jak już Black Ops 4, to jest to dobry znak. Tutaj powtórzę tylko jeszcze jedno zdanie, co Battle Nonsense też powiedział. Też mam czasami te momenty, że myślę, że w chwili obecnej było połączenie winne. Też się, że tak powiem, zaraziłem tą chorobą. Gdzie często, gęsto, ale tak nie jest. Mówię, ja akurat nie krzyczę za każdym razem walone połączenie czy cokolwiek z tego powodu, że nauczyłem się już przez te wszystkie lata robienia YouTube'a, że jak patrzę na swoje własne nagrania, to często, gęsto widzę, że jednak ja byłem po prostu ślepy i chujowo celowałem, krótko mówiąc. Gdzie podczas gry wydawało mi się, że byłem po prostu mistrzowski aimy miałem,
a w rzeczywistości tak wcale nie było. Mówię, do tego znowu mogę powtórzyć to samo, co zawsze, co roku, nie zwracajcie uwagi za bardzo na killcamy, killcamy są tylko robione w 10 Hz, jak zawsze zresztą w Call of Duty, nie jest to niczym nowym. I to by było na tyle, materiał znowu długi, ostatnio bardzo długie te materiały, wszystkie są po kolei, ale nic nie zrobię, są to tematy, gdzie trzeba dużo, dużo powiedzieć, a staram się przynajmniej tak mówić, aby każdy zrozumiał, o czym mówię. Tak czy inaczej... Wejdźcie sobie na materiał od Battle Nonsense, to jest gość, który naprawdę na to zasługuje, od wielu, wielu lat robi najlepszą robotę, jaka tylko istnieje na całym YouTubie, jeżeli chodzi o połączenie w grach. Nie ma drugiej takiej osoby, która choć w miarę na jego poziomie takie analizy robi. Ta analiza, co prawda, akurat w Modern Warfare dość krótka w porównaniu do poprzednich lat, jakoś się widocznie streszczał. W ostatnich latach robił trochę lepsze testy, jeżeli chodzi o lag compensation, pokazywał, jak wielkie opóźnienie jest przez lag compensation i tak dalej, itp. itd. Teraz sobie to odpuścił. Szkoda trochę, bo mógłbym wam powiedzieć więcej liczb, ale tak to po prostu wygląda. Obejrzyjcie sobie jego materiał, jeżeli gracie jeszcze w inne gry, to popatrzcie być może na materiały o tych grach. On też robi bardzo dobre materiały, jeżeli chodzi o opóźnienia monitorów, to tamto, naprawdę super gość. Wszystko, co jest z opóźnieniami, to jest to najlepsze źródło wiedzy, jakie tylko możecie mieć. Specjalnie swoich własnych wniosków, że tak powiem, trzymałem jak najmniej w tym materiale, żeby trzymać się tego, do czego doszedł on. To było na tyle, dziękuję za wysłanie mnie do końca i dziękuję za brutalną, ale aktywność w ostatnich dniach. Uj, 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 ludzie, co się dzieje na tym kanale? Ja już zaczynam patrzeć w katalogi Ferrari. Ach, od razu helikopter. Nie, mega, mega, mega. Wielkie dzięki i do następnego razu.